Zwycięstwem 2-1 zakończyło się spotkanie Oskara Przysucha ze Zniczem Drugim Pruszków. Łatwo nie było, ale podopieczni Pawła Góraka ostatecznie dopisują sobie kolejne 3 punkty. W pierwszej części spotkania to gospodarze kontrolowali grę i próbowali rozgryźć szyki defensywne przyjezdnych. Ostatecznie przewagę Przysuszan tuż przed przerwą udokumentował Kacper Rak, który wbił piłkę do pustej bramki. To był mecz rzędu tych, który trzeba było koniecznie wygrać. Zdobyliśmy te 3 punkty i z tego się cieszymy, chyba tylko z tego. No, w sumie nie wiem, drużyna Znicza uśpiła nas w pierwszej połowie, bo mieliśmy miażdżącą przewagę. Mobilizowaliśmy się w szatni, żeby nie odpuszczać, żeby gdzieś tam jeszcze podkręcić to tempo. Po zmianie stron wyszło całkowicie odwrotnie. To Znicz podkręcił tempo i doprowadził do wyrównania za sprawą Daniela Boguckiego. Strzelony gol zdecydowanie dodał gościom wiatru w żagle. Ci próbowali pójść za ciosem, ale ich nieskuteczność przesądziła o tym, że nie udało im się przechylić szali zwycięstwa na ich korzyść. W pewnym momencie gdzieś tam zasnęliśmy, 10 minut dominacja Znicza na boisko, przypieczętowana bramką. No ale generalnie no cóż, no, trzeba się cieszyć z 3 punktów. No, zapominamy o stylu, bo rzeczywiście ten styl nie był najlepszy w drugiej połowie. Komplet punktów zapewnił Oskarowi Tomasz Janiszewski. Wcześniej wyśmienite sytuacje marnowali zawodnicy Znicza i to oni wrócili do domu bez punktów. Mikołajki chyba jeszcze są za kilka dni, a my już dzisiaj zrobiliśmy prezenty i niestety jedziemy bez punktów. Przyjechaliśmy tu nastawieni na to, żeby pokazać z dobrej strony młodym zespołem, praktycznie samimi młodzieżowcami. No i niestety gdzieś te błędy u tych młodzieżowców jeszcze się przytrafiają i kosztowały nas one stratę punktów. Warto podkreślić, że o sile Znicza stanowili głównie młodzieżowcy. Utalentowani piłkarze pokazali, że w piłkę grać potrafią, ale brak boiskowego obycia doprowadził ich do klęski. W takich newralgicznych momentach, kiedy właśnie trzeba było piłkę po prostu z dużego palca wybić w trybuny i sędzia by skończył pierwszą połowę, tak samo i przy drugiej bramce wystarczyło kopnąć piłkę za boisko i byśmy nie stracili bramki i prawdopodobnie mecz by skończył się remisem. Podopieczni Pawła Góraka zaliczyli 3. zwycięstwo z rzędu i wspięli się na 5. pozycję w tabeli 4. ligi.